Godzina chwila przed piątą. Startujemy. Jest ekipka. I wkraczamy do wąwozu. Wędrujemy wąwozem Homole, który znajduje się w Pininach Małych, zaraz za miasteczkiem Szczawnica, a przed wsią Jaworki. Bardzo ładny, klimatyczny wąwóz. Przemierzamy przez pierwszy mostek na rzeczce Kamionka. Wędrujemy zielonym szlakiem w górę, który będzie trwał mniej więcej 45 minut, a później wybierzemy się na szczyt Wysoka, najwyższy szczyt w Pieninach. Jak wrażenia? Malownicze miejsce, to zdecydowanie. Myślę, że ciekawe do odwiedzenia i ciekawe miejsce na to, żeby spędzić czas z dziećmi. Dlatego, że jest tutaj fajna rzeczka i nie jest jeszcze wysoko, więc jak najbardziej do przyjazdu. Zimą, szczególnie kiedy szlaki nie są przetarte, a leży świeży śnieg, można pogubić szlak i czasami trzeba iść na azymut przed siebie, tym bardziej kiedy mamy cel na widoku. Minusem chodzenia na azymut mogą być zaspy. Idziemy. Hop. Można wpaść po kolana w takie oto zaspy. Ale nic to. Idziemy dalej. Przepiękne widoki. I zwarta grupa. W drodze na Wysoką możemy podziwiać za sobą przepiękne krajobrazy. Warto co jakiś czas zatrzymać się, popatrzeć, podziwiać, bo jest naprawdę pięknie. Idziemy dalej. Ciekawszy odcinek szlaku, troszkę bardziej stromo, ślisko, ale takie są warunki zimową porą. Lecimy dalej, jesteśmy już tuż pod szczytem. Tak, raczki by się zdecydowanie przydały, śnieg ubity, nie ma puchu. Pierwszy punkt widokowy po drodze na Wysoką. Tam w oddali widać Tatry. Pięknie, słoneczko nad Tatrami. Wracamy innym szlakiem. Zwykle planujemy nasze wyprawy tak, żeby robić sobie pętle, wyjść jednym szlakiem, wrócić drugim.
Słoneczko już zachodzi, robi się coraz ciemniej i chłodniej, ale dzięki temu, że zatrzymaliśmy się w schronisku i mogliśmy coś zjeść, odsłoniły nam się takie piękne widoki. Może nie tyle odsłoniły, ale pod przykryciem już wieczora wygląda to naprawdę pięknie. Więc zmierzamy w dół. Do miasteczka mamy 10-15 minut, więc zrobimy to bardzo szybko. Noc nas u góry nie zastanie. Dziś już na szlaku, troszeczkę później niż mieliśmy to w planach. Mieliśmy wyskoczyć od samego rana, ale w apartamencie Liliowe, który serdecznie polecamy, rozmawialiśmy z panią właściciel dosyć długo, naprawdę bardzo ciepło nas przyjęła. Jesteśmy zaskoczeni miłą gościną, więc porozmawialiśmy, a teraz już wychodzimy na szlak. Chcemy iść na Trzy Korony, przejść przez ruiny zamku, dojść do Sokolicy, czyli zrobić taką dużą pętlę i wrócić do Krościenka i przez Krościenko kawałek do miejsca, z którego wystartowaliśmy dzisiaj. Z przodu ekipa, już troszeczkę wyżej od miejsca parkingu. I idziemy dalej, zobaczymy też, czy wyrobimy się przed zmierzchem. Pewnie na samym końcu już będzie ciężko. Pewnie będziemy tak w granicach godziny 17 czy po 17. Ale myślę, że damy radę dzisiaj zahaczyć o całą dużą pętlę i zobaczyć jak najwięcej. Jesteśmy właśnie na Trzech Koronach, na punkcie widokowym, gdzie mamy przepiękny widok na Dunajec. Idziemy na sam szczyt. Schodami do nieba na sam szczyt Trzech Koron w Pieninach. Przepięknie, ale widok już jest naprawdę zapierający dech w piersiach. Jest pięknie. Tak więc dotarliśmy na sam szczyt. Fajnie widać jak wiatr wieje. Śnieg leci w górę. Nacieszyliśmy się z Arturem widokami. Pomału schodzimy w dół. Nasze kobiety z lekkim lękiem wysokości już wcześniej zeszły w dół. My chcieliśmy jeszcze nacieszyć oko widokami. Jesteśmy zdecydowanie zaskoczeni tym, że Pieniny są naprawdę piękne. Mimo że dużo mniejsze, gdyż korony, Trzy Korony mają wysokość około 900 metrów nad poziomem morza. Wczorajsza wysoka miała 1050 metrów nad poziomem morza, ale są niezwykle urokliwe. Miasteczka przepiękne, więc jeżeli ktoś nie lubi zatłoczonych, przetłoczonych miejsc, to Pieniny na pewno są dla niego. Więc zapraszamy w okolice Jaworek, Szczawnicy czy Krościenka. Przepięknie. My planując nasz wyjazd w Pieniny wrzuciliśmy sobie na rozgrzewkę 2 dni spędzone w Pieninach. Teraz będziemy przemieszczali się po dzisiejszym dniu do Zakopanego i pochodzimy sobie troszkę po Tatrach. Ale co trzeba przyznać, na pewno wrócimy tutaj w Pieniny na dłuższy czas. Może w okresie letnim, żeby zobaczyć jak to wszystko wygląda o innej porze roku. Schodzimy z Trzech Koron, zmierzamy do ruin zamku, które znajdują się również na wzgórzu, niewiele niżej niż Trzy Korony.
więc jest to bardzo interesujące, że zamek powstał na dosyć trudnych i niedostępnych terenach. Zobaczymy jego ruiny, a później będziemy zmierzali na Sokolice, czyli najciekawsze szczyty, które widnieją w każdym przewodniku turystycznym o Pieninach. Mamy za sobą strome zejścia, wyślizgane mocno. Bardzo ładny szlak, bardzo malowniczy. Zmierzamy tutaj do ruin zamku. Za chwilę już powinniśmy być. Zamek Pieniny, 750 metrów nad poziomem morza. Idziemy dalej, po drodze na Sokolice. Naprawdę bardzo ładny szlak. Na skraju skał. Odsłania nam się piękny widok na całe Pieniny, Dunajec. Jesteśmy przy Czerteziku, przy szczycie. I za chwilę dalej na Sokolice. No i jest Sokolica zdobyta. Ładnie narysowane serduszko na wiacie. Niewątpliwie jesteśmy zdania, że można zakochać się w Pieninach. Nasza dwudniowa podróż w to pasmo górskie, która była dosyć spontaniczna, właśnie się kończy. Śmigamy dalej do Zakopanego, ale Pieniny zrobiły na nas świetne wrażenie. Bardzo ładne pasmo gór. Zdobyliśmy praktycznie trzy najbardziej rozpoznawalne szczyty Pienin. I wiemy, że da się zakochać w Pieninach. A jak wy uważacie? To jest jedno z najpiękniejszych miejsc na ziemi. Cudowne widoki, przepiękna rzeka. Naprawdę warto nie tu przyjechać. Nie do opisania. Polecamy, przyjeżdżajcie, zwiedzajcie. Przede wszystkim jest przystępne dla każdego. I każdy znajdzie tutaj miejsce dla siebie, bo można iść sobie troszeczkę wyżej, gdzie roztaczają się piękne widoki, ale zarówno w dolnych pasmach, czyli w dolnych partiach, tam gdzie się mieszka, jest piękny Dunajec, z którym po prostu też można się zadowalać, więc miejsce przystępne dla każdego, na pewno idzie się w tym miejscu kochać. I przepiękne jest zarówno latem, jak i zimą. Zdecydowanie. Niedaleko Zakopanego, więc jeżeli będziecie mieli dosyć przetłoczonego miejsca, będziecie chcieli odpocząć od takiego gwaru miejskiego, zdecydowanie polecamy Pieniny, niecałe 50 km od Tatr. A my lecimy dalej.